Serwus! Nasze winka soków tłoczonych domagają się cukru. Fermentacja się uspokoiła, więc trzeba dać drożdżom trochę jedzenia i dosłodzimy dziś te nastawy. Z tego wszystkiego musiałem dziś jechać do sklepu po cukier, bo mi się skończył. Jak będzie jakaś promocja w sklepie, to muszę zrobić zapas cukru, żeby mieć do nastawu, bo przecież nie będę jeździł co tydzień po cukier do sklepu specjalnie. Pierwsze, co mogę wywnioskować, to tak jak wspominałem, problem z klarowaniem. Już po kolorach tych win widzę, że nie będzie tak łatwo. Jak widzicie, niby osad ładnie się zbiera na dnie w jednym i w drugim. Ale widać, że tutaj w ogóle nic ku temu klarowaniu się nie wydarzyło. Widać, że będzie problem z tym. Mętne jest strasznie, także z sokami tłoczonymi tak jest. Będziemy próbować je wyklarować. Także będziemy mieli okazję przetestować sposoby klarowania nastawów. I tutaj spójrzcie, to wam chciałem pokazać. Nalałem soku nie do pełna, jak widzicie. Właśnie po to, żeby zobaczcie, co tu się wydarzyło. W trakcie fermentacji powstawała piana. To jest wszystko właśnie z piany aroniowej. Powstawała piana, która doszła aż praktycznie dotąd, czyli widzicie. Jakbym nalał soku do pełna, nastaw byłby w całym balonie, to ta piana by mi wykipiała. Także przy nastawianiu trzeba właśnie uwzględnić na początku trochę miejsca na ewentualną pianę. Tutaj w jabłkowo-gruszkowym soku nic się nie wydarzyło. W ogóle się nie widać, żeby była jakaś piana, więc tutaj było wszystko ok. Ale natomiast tutaj w aroniowo-jabłkowym się piana pojawiła, więc zawsze uwzględniajcie miejsce wolne. Teraz już przy kolejnych partiach cukru raczej będzie spokojnie, więc jak dodam 2 kg cukru, to już raczej nic mi się nie wydarzy. Tylko te początkowe dni, kiedy nastawiamy winko, musimy uwzględnić właśnie to w obliczeniach. Do każdego z tych balonów dałem przy nastawianiu 3 kg cukru i mówiłem, że około 5 kg pójdzie na każde 25 litrów wina, także po 2 kg cukru będę dodawał do tych nastawów. Nie będę cukru rozpuszczał w wodzie, tylko wezmę wężykiem, zleję trochę wina z jednego i z drugiego i w tym winie rozpuszczę delikatnie cukier, żeby nie rozcieńczać nastawów. Zajrzyjmy przy okazji do środka. Jako, że mam w słoju wielofunkcyjnym to wino, to mogę je zbadać cukromierzem. Zobaczymy, co pokaże cukromierz. Przypuszczam, że nic nie pokaże, że cukru nie ma, bo fermentowały dwa nastawy bardzo ładnie, także widzicie. Nawet nie muszę próbować wina, bo jest wytrawne. Cukromierz cały się zatopił. Także pokazuje zero, nie ma cukru, dlatego fermentacja się uspokoiła i po dodaniu kolejnej partii cukru znowu się wznowi. Także rozpuszczam cukier i dolewam do balonów. Co ty mali nowy nosie ty? Co? Przeczyściłbyś senereczki, co? Behind my door, there is a floor. No i winka mamy posłodzone, odstawiamy je do dalszej fermentacji. Tutaj mam jeszcze po jednym kartonie jednego i drugiego soku odłożonego na później. Jak już
te wino wyfermentują, zleję z nadosadu pierwszy raz, to dodam świeżego soku do każdego z nich, żeby uzupełnić balony do pełna i żeby dodać trochę świeżości. Zobaczymy. Wydaje mi się, że przez to będzie smaczniejsze takie wino. Także dlatego po jeszcze jednym karteniku zostawiłem na później. W jednym z filmików pytałem was, czy chcecie zobaczyć, jak nastawiam 1000 litrów wina. Widziałem bardzo dużo komentarzy i ogólnie zainteresowanie tym pomysłem, także zdecydowałem i będę to wino nastawiał. Jeżeli tylko przyjdzie sezon, owoce będą, nie będzie problemu z dostaniem porzeczki, nastawię 1000 litrów wina z czarnej porzeczki w Mauserze i pokażę wam, jak nastawiam to wino, także pojawi się materiał. Będziemy razem robić 1000 litrów wina. Także szykujcie się, bo będzie się działo, to będzie naprawdę ciekawy sezon. Widziałem, że dużo z was już nastawiło wino z Niszka Lekarskiego. Zapędy sosny też się zabieracie. Także super. Niebawem kwiaty czarnego bzu się pojawią, także będzie można dalej działać, akacji. Także będzie co robić. No a później już się zaczną owoce, także czekam na jabłka, chciałem zrobić trochę wina, cydru jabłkowego z różnymi dodatkami, także czekam, aż się pojawią owoce na drzewach. Kończę, bo jeszcze muszę zmontować ten filmik, także trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku!